Naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji MPIC Go. Poniedziałek, godzina 18, magazyn Wingu. Zapraszamy serdecznie na kolejne rozmowy o boksie. a Będzie o czym rozmawiać, bo przed nami wielki powrót Diontaya Wildera, który wraca po nokaucie z rąk Tysona Furego, ale też dosyć duża dopingowa afera w Anglii. Sprawa, która może być taką dopingową aferą, bo, bo jest to kwestia cały czas rozwojowa. W każdym razie największego hitu weekendu, o którym chcieliśmy dzisiaj rozmawiać, nie mieliśmy właśnie z tego względu, że tutaj w tle pojawił się doping. O tym wszystkim porozmawiam z znakomitymi gośćmi. Mi są ze mną redaktor Janusz Pindera. Witam serdecznie. Maciej Miszkiń. Dzień dobry. Jest z nami również na łączach ze Stanów Zjednoczonych redaktor Przemysław Garczaczyk. Witamy. pozdrawiam serdecznie. To panowie, no musimy zacząć od tego, co się nie wydarzyło, czyli właściwie od takiej walki o walkę, która trwała bardzo długo, ponad 24 godziny. Odtwórzmy sobie tak tutaj wszystko, bo ta chronologia ma znaczenie. To się wszystko zaczęło od publikacji Daily Mail w środę. 24, nieco ponad 24 godziny później mieliśmy przełożoną walkę ze względu na doping u Konora Bena, który został wykryty, jak się okazało dużo wcześniej. Tutaj pojawiły się potem informacje dana Rafaela między innymi, że wszystkie strony mogły o tym wiedzieć mniej więcej od, od 20 Września. I mieliśmy bardzo ciekawą sytuację, bo mieliśmy dwóch pięściarzy, którzy chcieli walczyć, mieliśmy promotorów, którzy, którzy chcieli, żeby do tej walki doszło, mieliśmy Wielką Galę, która była bardzo ważna strategicznie dla, dla całego projektu Platformy DAZON Wielkiej Brytanii i mieliśmy Brytyjską Federację, która początkowo wydaje się, że przymknęła na to wszystko oko, ale w obliczu tych medialnych doniesień postanowiła zainterweniować i skończyło się to tym, że, że ta walka została ostatecznie. Przełożona, bo długo mówiło się o tym, że, że może jeszcze dojdzie do, do takiego innego precedensu, czyli że ktoś inny będzie ją nadzorował, natomiast ostatecznie tej gali nie było. Nie wiadomo, czy będzie. Conor Ben teraz zostanie objęty postępowaniem. Jak panowie na to wszystko patrzycie? Mówiliśmy od początku, że to jest walka dziwna, to jest walka na potrzeby stricte rynku brytyjskiego. Walka mało naturalna, jednak jak, jak spojrzeć na to, że mówimy o pięściarzach, których dzieliły dwie kategorie wagowe. Jak usłyszeliście o tym dopingu Conora Bena i o tym, co działo się wokół. Jak, jak na to zareagowaliście, panie Januszu? No niestety od czasu, kiedy są prowadzone badania w ogóle w sporcie, e, takie dość nieoczekiwane skandalami. Dlaczego nieoczekiwane? No dlatego, że e, na ogół ci wszyscy ludzie, którzy sięgają po ten zakazany owoc, bardzo dobrze się zabezpieczają. No mają przy, przy, oczywiście w większości przypadków, kiedy w grę wchodzą powiedzmy wielkie pieniądze w sporcie olimpijskim to przecież jest absolutnie nagminne, już nie będę mówił o takich standardowych dopingowych dyscyplinach jak Podnoszenie ciężarów, no, gdzie nie można mieć rekorda świata, kiedy nie sięga się po ten owoc, nie zawsze zakazany, ale taki, który pomaga, mówiąc delikatnie. Natomiast w boksie, w boksie no, często te badania przez lata, podobnie jak powiedzmy kiedyś przy futbolu amerykańskim, przez ileś tam lat w UFC, no, były traktowane tak jak były. Czyli rzadko słyszeliśmy o tym, że ktoś wpadł na dopingu. Ale teraz, gdy spojrzymy na tą listę, to nas w samej Wikipedii, w której, w której nie zawsze ufam, ale przynajmniej jeśli chodzi, no to, to jest przynajmniej 80 przypadków takich, takich znanych, wymienionych, gdzie bokserzy zawodowi, teraz mówię tylko o zawodowym, nie mówię o boksie olimpijskim, bo tam też nie brakowało, ja sam osobiście mogę tutaj przynajmniej 50 wymienić z miejsca takich znanych sytuacji. A ja myślę, że nie 80, 100, tylko dwa razy tyle. Tak mniej więcej trzeba powiedzieć. A nie brakuje takich głosów jak ten Michaela Conlana, chociażby ostatni. Także wiem, że prawie wszyscy. Nie wiem, czy prawie wszyscy, bo coda jest taka. Jak ktoś jest niezłapany, to nie można o nikim powiedzieć. Dziwil przebiegła 10.49, nigdy nie zapadł na dopingu, a wynik w tamtych czasach, kiedy biegała setkę w takim czasie, był wprost kosmiczny. Wprost kosmiczny. To jest w ogóle nieprównywalne chyba niczym, jeśli chodzi o rezultat. A więc, a więc natomiast okoliczności zawsze są szalenie tak. interesujące. Bo przecież ta walka pozwalała dwóm pięściarzom, którzy nawet nie ocierali się o milionowe honoraria zarobić, no jak obliczono 3,5 mil chyba gwarantowane, a gdyby to pay per view sprzedało się dobrze, ale minimum miało tam się sprzedać 600 tysięcy, a być może byłoby więcej, bardzo prawdopodobne, że więcej, no to wówczas te garze wzrosłyby do 7-8 milionów dolarów, a więc no pieniądze nie wyobrażane. W takiej sytuacji no, ktoś Logiczny, nawet jeżeli sięga potem za kaznowoc, to ma wokół siebie strażników, którzy o to dbają. Chociaż mnie to też nie zawsze się zdarza, bo jak się prześledzi historię w ogóle dopingowych afer, to czasami ludzie wpadają w sposób idiotyczny, sami sięgają, gdzieś tam próbują się pomagać, i to czasami się a człowiek zastanawia, dlaczego w ogóle ktoś taki, bo co innego jest zorganizowany doping państwowy, to jak był w NRD czy w, czy w Rosji, prawda, gdzie na tym łapano. A więc mimo wszystko, ale to, tak patrzyłem na to. Z logicznego punktu widzenia takie wielkie wydarzenie, ogromne pieniądze, przecież tam dla wszystkich, taka karta, i myślałem, że pieniądze wygrają, że ten wielki biznes wygra, ale wielki biznes też potrafi myśleć w pewnym momencie powiedział chyba stop. I, i, i myślę, że to było najbardziej rozsądne już w w tej sytuacji e, rozwiązanie, bo to mleko by się rozlało w sposób fatalny, bo takiej sytuacji, żeby dosłownie w ostatniej chwili, tak. za pan na obmingu, to nie pamiętam, bo jednak Kanelo, to była jednak sprawa, która się jednak tam ciągnęła. Był czas na jakąś reakcję, prawda? Były te tłumaczenia z tą wołowiną, które już miały swoje gdzieś tam w innych dyscyplinach, pamiętam, e, e, olimpijskich nawet, że ludzie byli wybraniani w takich sytuacjach, bo nie jest wymieszano sześć miesięcy, prawda? Wróci na, ten, na to drugie meksykańskie święto, będzie walka, wszystko okej. Okay. Natomiast tu dosłownie w ostatniej chwili. Wali się cała gala, która miała być no, naprawdę takim epokowym wydarzeniem w Wielkiej Brytanii. Wszystkie bilety sprzedane, także zainteresowanie przeogromne większe niż walką. Przeszła rewanżowa muzyka, więc no, myślałem, że to się inaczej w ostatniej chwili rozwiąże, a się nie rozwiązało. Myślę, że to wszystko dobrze dla boksu, choć nie wierzę w to, że uzdrowi to ten cały problem. Właśnie, Maciek, ta substancja, na której wpadł Ben, klomifen, to jest środek używany z jednej strony do, do, do regulacji testosteronu. To jest przede wszystkim coś, co, co najczęściej jest znajdywane u kobiet, powiedzmy sobie szczerze, ale też bywa jako środek maskujący. Nie, nie. Znaczy, ja, właśnie Jak, jak ja, na to patrzysz, jaka to jest, bo to nie jest czysty ja, testosteron. Ja pytałem się, pytałem się specjalistów w tej dziedzinie i raczej oni określili, że według nich Ben już się czyścił właśnie hmm. z kuracji testosteronem, i jak szedł w górę, i po prostu ten plomet miał zadziałać jako odblok. Czyli odblokowanie przysadki mózgowej i jądr do tego, żeby naturalnie z powrotem zaczął produkować testosteron. Bo skoro się czyścił z tego syntetycznego, to organizm naturalnie blokuje wydzielanie własnego testosteronu i potrzebujemy odbloku do tego, żeby wrócić, te hormony wróciły do normy, a przecież nie mógł być złapany, więc prawdopodobnie gdzieś w tej ostatniej fazie został złapany. Czy było tak czy inaczej, to, to jednak sprawa Canelo, którą porównałeś, bo też się interesowałam, to, to była trochę inna sprawa. Tutaj Ben szedł w górę, jego rywal bardzo mocno szedł w tak. dół, czyli, czyli to było bardzo mocno niebezpieczne i ten, i ten odblok mógł mu rzeczywiście pomóc w jako dopingu. kanelo, raz, że te ilości były śladowe, a dwa, że klembuterol, na którym został złapany, raczej więcej szkodzi niż pomaga. Szkozi, pomaga podobno, chociaż nie jest to do końca udowodnione w utracie wagi, czyli to, z czym Canelo miał zazwyczaj problem. Natomiast generalnie działa nie najlepiej na psychikę. Roztrzęsiony jest organizm, Ogólnie ma więcej skutków ubocznych niż, niż tych korzyści. Także tutaj, tutaj są zdecydowanie i, i rzeczywiście można w jakiś sposób przez to e, uwierzyć, że, że to dostała się to substancja niezaplanowana. Bo ktoś z takim budżetem korzysta z, zupełnie z lepszych rzeczy. Na pewno miał też sztab, e, e, jeśli chodzi o takie wspomaganie. Natomiast tutaj, tutaj się pytałem i właśnie chodził o, o odblok. Jak ja na to patrzę, patrzę na to, że wspominał Pan Janusz o ciężarach. Najczęściej koksują się rowerzyści, bo kolarze, czyli, czyli tam, gdzie ten doping jest jakby niezbędny do tego, żeby robić te wyniki, dokładnie tak jak w ciężarach. Natomiast boks jest takim sportem, że złożonym, że ciężko dobrać odpowiedni środek. Liczą się głównie umiejętności, ale jeśli już się czymś dopingujemy, to musimy pamiętać, że nie tylko niszczymy własne ciało, bo każdy doping jednak skraca przydatność do tego sportu, a jednocześnie wpływa na naszą gospodarkę hormonalną, więc nie wiadomo, jak na emeryturze nasz organizm będzie się po tym zachowywał. Natomiast wpływamy na, tutaj na swoje zdrowie negatywnie. I to jest jakby wybór każdego człowieka. Natomiast. Wychodzimy naprzeciwko rywala, który nie możemy założyć, że się dopinguje, bo, bo to jest jakby. No nie możemy w ten sposób podchodzić do, do tej rywalizacji. Więc możemy uszkodzić kogoś na tym dopingu, i to jest tak, jakbyśmy wzięli, nie wiem, no, jakiś mały scyzoryk, ktoś powie, ale tylko mały scyzoryk wziąłem albo Kij ze sobą do tego ringu. Więc ja absolutnie jestem przeciwny Takiemu zachowaniu i uważam, że właśnie szczególnie w boksie czy w spotach kontaktowych, no trzeba to no bardzo mocno piętnować. Tylko Maciek, tylko że właśnie no oczywiście masz rację, absolutnie, tylko że niestety nie jak ma się to do rzeczywistości. Ale ja nie mówię nie, nie, o samej nie, zasadzie. Nie, ja wiem, jaka ja wiem jest... no, dlatego się zgadzam z tobą, natomiast mówię, że to niestety wszyscy o tym wiedzą, kiedy dochodzi do dyskusji na ten temat, że to jest broń wymierzona również bezpośrednio w drugiego człowieka, rywala, czego nie ma w przenoszeniu ciężarów, bo on tam walczy tylko ze sztangą, prawda? Jest, tam jest rodzaj oszustwa. Tak. Portorgo klasycznego, prawda? Natomiast tutaj to istnieje zagrożenie dla drugiej strony, no nie bójmy się tego, utraty życia. Tak. Bo pierwszy, to nie jest przypadek. tutaj jest, mamy flagowy, ja przepraszam tak panu, tak flagowy przykład, gdzie facet, czyli jubank, schodzi z wagi i ryzykuje swoje zdrowie, bo wiemy, że odporność, lat, tak. odporność wtedy spada. To jest nie jego limit kategorii. On nawet, dobra, zgodził się na to, natomiast ten, który idzie w górę, i teoretycznie mam mniejsze szanse, ale buduje swoją siłę ciosu i odporność właśnie na zakazanych środkach, dlatego tu jest przy, przypadek flagowy, gdzie trzeba bardzo mocno tego Bena ukarać. Panie Przemku, jak Pan na to patrzy, jak ta sytuacja jest odbierana w Ameryce, to, to wszystko, co działo się wokół Konora Bena, bo to była zawierucha, która tak stopniowo się napędzała, trzeba sobie powiedzieć. Jak, to, jak Pan na to patrzy też z punktu widzenia tego, co próbował robić do końca Eddie Hearn? No właśnie, czy, czy można w ogóle Eddiego Herna tutaj o coś winić, bo zaraz się, powiedzmy sobie uczciwie, w mocno niewdzięcznej sytuacji. Zacznę może od tego, co powiedział poza jeszcze raz. Zacznę może od tego, co powiedział profesor Pindera, bo na temat środków dopingowych. No, prawda jest taka, że w Stanach Zjednoczonych, o czym wszyscy wiedzą, to nie jest żadna wielka tajemnica, tak naprawdę kwestia regulowania i badań antydopingowych została zjednolicona przez Komisję Sportową na początku 2000 roku. Nie 2001 czy 2002. Czyli, jakbyśmy tak spojrzeli uczciwie, to by. Byśmy chcieli być super uczciwi, a może powinniśmy być, powinniśmy spojrzeć na wszystkich, którzy walczyli przed 2000 rokiem. Tutaj przy każdym przypadku, w wielu przypadkach są potworne znaki zapytania, bo jeśli, jeśli to nie było regulowane, a nie było, to mogę powiedzieć jako pewnik przez komisję, no to znaczy, że była tak zwana wolna Amerykanka. Wiemy o co chodzi w tym momencie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, przechodząc do tego bezpośredniej, bezpośredniej rywalizacji, to Chris Ubank Jr. wiedział o tym, że ten test był, test był pozytywny. To nie była dla niego niespodzianka, bo czytałem takie wpisy wielu internatów, jak można to robić byłoby Benowi. Ben doskonale wiedział i się na to zgodził z powodów. O których panowie mówili poprzednio, a mianowicie żaden z nich o sumę 5 czy 7 milionów dolarów, po takich się spodziewano na pay per view, nigdy w życiu nie otarł. To nie jest, to, to, zapomnij. To, to było absolutnie zapomnij. Dla mnie największy paradoks tej całej sytuacji pomaga polega na tym, że tak naprawdę ta wada nie była wymagana. Ta wada przez win. No właśnie, co jest to. Nikt, nikt, nikt tego nie wymagał, bo to była walka wewnętrzna regulowana przez Komisję Sportową Brytyjską. Ich testy UKAD robił, ich testy były negatywne. Natomiast osobą, który się uparł na to, był Eddie Hearn. Tutaj ta sytuacja była strasznie straszliwie zamulona ze strony Eddie Herna. Eee... Pytanie od, od Kaspra było natomiast, jak, jak przyjmowały to Stany Zjednoczone. Znaczy, podejrzewam, że podobnie jak większość z nas, wielu z nas spodziewało się, że do tej gali dojdzie, ponieważ precedens był, wykorzystanie innej, innej organizacji sankcjonującej. Ten precedens był, no bo z punktu widzenia prawa i w tym momencie Eddie Herne ma rację, z punktu widzenia prawa BBC, e, przepraszam, Brytyjska Komisja. Nie mogła tej walki zabronić. Trzeba było pójść do sądu i, i oni by ten sąd wygrali. Natomiast tak zwane siły wyższe nie będę mówił, kto zdecydowały panowie, słuchajcie, nie robimy tych cyrków dalej, bo to nie ma sensu. Kompletnie zupełnie nie ma sensu. Natomiast no, było odbierane to w ten sposób, że wszyscy spodziewali, się, że tej Gali jednak dojdzie. No bo tutaj w grę wchodziły pieniądze, zainteresowanie olbrzymie. To prawda, że na rynku brytyjskim przede wszystkim, bo to była walka o której mówili praktycznie wszyscy Brytyjczycy. Natomiast no to była bardzo ważna gala dla, dla Eddie Herna. Wyprzedana sala w dwie godziny, o czym już mówiliśmy. Czyli no, spodziewane było to, że, będzie ta, że ta walka się jednak odbędzie. Natomiast ta kwestia przepisów dopingowych i jak będzie ukarany i czy w ogóle będzie ukarany. Teraz Komisja Sportowa Brytyjska mówi, że ona uznaje ten, 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 tą, ten test wady. Gdyby go nie uznała, no to nie ma żadnych powodów, żeby go, żeby go zawieszać, ponieważ ich testy były OK. Takiego pomieszania z poplątaniem to chyba nikt nigdy nie widział. Natomiast ja bym się zdziwił, jakby tutaj była jakaś niesamowita kara dla Konora dla Bena. Naprawdę zdziwiłbym się. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, jak, jak to się rozwinie, bo tutaj powiedzmy jeszcze, zarysujmy tło, no bo to jest, to jest dosyć ważne w, te, w tej sytuacji, że mamy z jednej strony właśnie brytyjską agencję antydopingową, czyli ten UKAT, mm -hmm. czyli to, to jest ciało, które bada po prostu sportowców, nie tylko pięściarzy na Wyspach Brytyjskich, na swoich zasadach, które są, jakie są, ale to najczęściej są, badają im bliżej walki po walce w takich, w takich momentach. Natomiast te testy wada, i to wada nie przez W, tylko przez V, to są testy, to, to jest... Ciało, które można zaangażować dodatkowo do takich, do takich badań, co często ma miejsce ostatnio. I to właśnie testy, te, te, testy wada była, wykryły wtedy doping u Canelo na samym początku, bo, bo były być może przeprowadzone wcześniej niż, niż Canelo się spodziewał. I, I teraz, tak, ta wada przez V, ona nie ma za bardzo takiego. No, nie każe. Nie, nie, może, nie może konsekwencji tak. stosować. Ona może przesłać informacje, ale tak naprawdę płaci promotor, idzie, idzie informacja do wiadomości, właśnie Brytyjskiej Federacji. Ja jestem bardzo ciekawy, co by się wydarzyło, gdyby nie ta publikacja Daily Mail, bo jestem przekonany, że gdyby nie to, no to ta walka doszłaby do skutku, tak jak chociażby starcie Dyliana White'a z Oskarem Rivasem, gdzie też dowiedzieliśmy się po walce dopiero, co tam się działo. Tam była gorsza sytuacja, bo przecież tam Rivas nie wiedział, o co chodzi, tak. a więc tam zawodnik przystąpił do walki, nie będąc nie świadomy. tego świadomy, tak. tak jak tutaj był świadomy i i się na to wszystko zgodził, prawda? A więc to jest też inny, inny, Kazusa, więc w ogóle jak spojrzymy na historię dopingu, już nie będziemy mówić całościowo, bo to jest zbyt daleka historia tylko bokserskiego, no to tak naprawdę tych kar w przypadku znanych, tych znanych sytuacji, znanych pięściarzy, to one są takie, powiedziałbym czasami, no kliczko miał dwa lata był na dwa lata skazany, ale to był rok 95 po Mistrzostwach Świata, później jeszcze były Mistrzostwa Świata w Rzymie, takie Mistrzostwa Wojskowe, które, które w ogóle wygrał. I później dlatego nie pojechał na Igrzyska olimpijskie. Dzięki temu jego młodszy brat nie musiał robić wagi do 91 i walczyć w kwalifikacjach w w 96. Tylko walczył w kategorii superciężkiej został najmłodszym wtedy mistrzem olimpijskim na 20 lat. Ale w kategorii oczywiście najcięższej. Ale no jestem też ciekawy, jak z tego to zostanie wybrnięte. I zupełnie tej całej sytuacji nie rozumiem, dlaczego ktoś tutaj tak bardzo chciał y, 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 wada. No oczywiście czyli pewność była tak ogromna, że tu się nic nie może wydarzyć. No, tej ja, sytuacji. Ja jeszcze pamiętam e, zabawny, smutny, ale, ale generalnie zabawny w tym kontekście przypadek, poprawcie mnie jeśli się mylę. Roy Jones Junior, który został złapany na stronie, bodajże w walce z Jamesem Tanayem, nie został w żaden sposób ukarany, bo jego rywal również został na tym samym środku złapany i jakby się cała historia rozpłynęła. Nikt nie został ukarany po tej wpadce, no, jakby dwóch. dwóch nie wie, nie wiem czy to akurat w tej walce, ale rzeczywiście i, i James Stone i ale... Roy Jones Jr. mieli takie dopingowe pod koniec lat 90. Tak, ale prostu, no. ja, w, wydaje mi się, że to, to było przy ich wspólnej walce, bo wiem, że tłumaczenie było, na pewno przy którejś walce leżąca tłumaczenie było takie, że przecież rywal również został złapany. Na na dopingu na Polsce była też taka pojedynka ślaka z Nikodem Mierzewskim, gdzie obaj zostali chyba nawet na podobnych środkach złapań. Problem z walki z dopingiem w generalnym sporcie jest tyle trudny, a szczególnie w przypadku sportu zawodowego, takim jakim jest boks, że to właśnie nie ma jednego strażnika, mówiąc no krótko który nad tym wszystkim czuwa i wszystkim panuje i ustala zasady, które muszą być egzekwowane. To mamy do czynienia, mówiąc krótko, z twardym dopingiem. Twardy doping rozumiany na przykład wady przez prawda, więc tej z boksu ze sportu olimpijskiego to jest 4 lata dyskwalifikacji. Chyba, że są jakieś, nie wiem, jakieś wyjątkowe okoliczności łagodzące. Ale generalnie to właściwie jest od razu cztery lata. Kiedyś byłoby dożywocie, bo kiedyś była też taka kara, bo dożywocie były nawet przy dłuższe dyskwalifikacje. Teraz jest ta kara czteroletnia przy tym pierwszym najwyższym, jaką karą najwyższą. Natomiast w boksie mieliśmy albo nie było kara, albo mieliśmy nawet zawodników dopuszczonych, bo tak jak Waldes... Wszystko się rozeszło po kościach, walka się odbyła, skądś się stało i tak naprawdę znowu facet na się za dużo tej wołowiny meksykańskiej. Także to zawsze trzeba mieć na podorędziu wołowinę meksykańską. Trochę skromność zjeść i, i, i... jeszcze taką przyszpryzowaną, żeby, Mocno, żeby, żeby, żeby nie można było, było wątpliwości. podać podać, że ta wołowina rzeczywiście negatywnie działa, natomiast tak jak w przypadku innych kar, jak w życiu, nie tylko w sporcie, to nieuchronność kary zawsze likwiduje te przypadki próby na przykład dopingu, akurat jeśli o tym mówimy. I myślę, że te właśnie testy powinny być normowane, gdzieś powinno się i komisje na siłę pobierać pieniądze chyba od promotorów, no bo oni są organizatorami. Często jest tłumaczenie, że ich na to nie stać, natomiast no, jeśli nie stać takich promotorów, no to nie powinno się gdzieś w tym biznesie poruszać i generalnie powinno być to unormowane, jak pan Janusz mówił, żeby była nieuchronność kar, żeby pięćdziesiąt sięgający... Po to był prawie pewny, że może zostać złapany. I dwie takie, dwa takie wykluczenia jest koniec. Szczególnie, że pięściarze młodzi nawet nie zdają sobie sprawy, że skraca ich to okres przydatności tak naprawdę doping. Bo tak jak powiedziałem, to jest bardzo sport złożony. Na jedno pomaga powiedzmy na siłę, na odporność, na szybkość przeszkadza albo odwrotnie na pewno lepsza jest regeneracja, być może lepsza utrata wagi, ale później z kolei trudno ją utracać. Więc nie ma takiego złotego środka jak na przykład w kolarstwie. Tutaj jedziemy na wytrzymałość i, i na pewno odjedziemy tym, którzy, którzy tego dopingu nie stosują. Także e, ogólnie bym odradzał, jeśli chodzi w kontekście zdrowotnym, ale też e, szukałbym na miejscu organizatorów e, takich środków, żeby pięściarze sami nie chcieli po to sięgać. Panie przewodniczący, tak, 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 można, tak. Ja... Można z czymś stoczyć? Tak, ja właśnie chciałem zapytać teraz co dalej tak naprawdę, bo pojawiają się różne scenariusze. Widziałem takie opcje, że ta walka miałaby się odbyć gdzieś w Dubaju, gdzieś w Emiratach, w, w różnych miejscach. Jaki jest według pana najbardziej prawdopodobny scenariusz teraz? No to znaczy ja zacznę zanim zanim się stosuję do tego pytania, zacznę od pytania, które wszyscy sobie w Anglii zadają, a mianowicie kto zrobił przeciek? Mój typ jest tata Jubanka Juniora, który pamiętamy mniej więcej w tym samym czasie, kiedy były testy, wrzucił taki, taki, takie zdanie, że on się nie zgadza na walkę syna. Akurat w dziwnym wieku okoliczności to było dokładnie wtedy, kiedy te testy tak naprawdę wyszły. Myśmy się dowiedzieli o tym później, więc jak mi się ktoś zapytał, skąd to wszystko wyszło, to dla mnie Jubank, czyli tata, stwierdził, że nie, nie, nie. Bez przesady tego nie robimy, to zupełnie na marginesie, no, bez tego wycieku byśmy dzisiaj rozmawiali na temat walki, a nie walki, której nie było. Natomiast dla mnie każde dyskusje na temat tego, co będzie dalej, jeśli chodzi o przeniesienie tej walki, zresztą nawet ten komunikat, który wydali wspólnie Eddie Hearn i, i Kalle Zauerland, jest taki, że na razie przyglądamy się temu, jak to będzie odebrane przez pięściarski świat, i tak naprawdę, jaką karę dostanie Conor Ben. Jeśli dostanie jakąkolwiek karę solidną, jeśli po prostu użyje się tych regulaminów, o których mówił e, Janusz Pindera, e, nawet niekoniecznie tych, tych z boksów e, um, amatorskiego, bo w to, to ja absolutnie nie wierzę. No to jeśli będzie kara roczna, czy ktoś będzie czekał na, na walkę UBANK Junior kontra Conor Ben za rok? Ja osobiście wątpię. Natomiast ta wybiórczość, wybiórczość testów to jest bardzo interesująca sprawa. Ja się zdaję, czy się nie testuję tych, którzy wygrywają, bo Mati, który obserwuje nas w tej chwili gdzieś tam z hotelu w Barcelonie, bo mamy kontakt, przypomniał mi o sytuacji przecież, która była w Chicago z Tomkiem Adamkiem, gdzie Tomek Adamek był testowany tam i z powrotem od czasów obozu na Florydzie. Natomiast po gali przyszliśmy, przyszła pani z komisji, dała czek. My mówimy, a kiedy testy? A ona powiedziała, to idźcie do hotelu, bo testów nie będzie. Więc to jest ta wybiórczość testów. To jest rzecz, która mnie najbardziej w tym wszystkim przeraża, bo są tacy, na którym zależy na to i to tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od promotora. Natomiast tutaj jestem święcie przekonany, bo mówiłem o tym na początku i mówiliśmy o tym, że ta wada była wzięta, ponieważ Edi Hernowi nie przyszło do głowy, że tam cokolwiek może się zdarzyć z jednej czy z drugiej strony. Tak, to, to jest bardzo ciekawe teraz, jak, te, jak to wyciąganie konsekwencji będzie wyglądało wobec Conora Bena. Natomiast, żeby jeszcze zamknąć trochę ten temat, chciałem was dopytać panowie o taką osobę, która pojawiła się gdzieś tutaj w tle. Mianowicie jest taki lekarz dr Usman Sayad, który współpracuje m.in. z Conorem Benem, z Tysonem Furym, z Paddym Pimbletem z UFC, z wieloma sportowcami zajmującymi się sportami walki. I sprawa jest tego typu, że to jest specjalista m.in. od regulowania testosteronu, który zachwala bardzo za zalety stosowania tej terapii w sportach walki. I ciekawostka tutaj jest taka, że jego strona zniknęła zupełnie w dniu, kiedy wybuchł ten skandal. Wcześniej miał zdjęcia z Conorem Benem. Wiadomo, że widzieli się razem m.in. na początku sierpnia, gdzie, czyli że miał jakiś wkład w ten obóz przygotowawczy do walki z Jubankiem. I przed rokiem ten doktor, który był bardzo nieznaną postacią do, 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 nawet w takich... Rękach hardkorowych kibiców brytyjskich jest, jest wywiad z nim, gdzie on mówi bardzo ciekawe rzeczy. Mówi, że jego zdaniem 90% gwiazd brytyjskiego boksu jest na dopingu. Mówi, że są bardzo proste sposoby, żeby to, żeby to ukryć. Mało tego, mówi, że trzeba być idiotą, to jest cytat, że trzeba być idiotą, żeby dać się złapać na dopingu w Anglii, przy tym systemie jukadowskim, który, który jego zdaniem jest bardzo łatwy do, odejść, do obejścia. Mówi o tym, że są na przykład martwe terminy typu, że nawet przy Testach Wada. Wiadomo, że po, powyżej pewnej godziny cię nie. nie, nie nie, nie, nikt cię nie odwiedzi i nie będziesz musiał oddać próbki, więc są już takie substancje, że, że jesteś w stanie to. Ciągu nocy tak naprawdę z organizmu wydalić i mieć, i mieć spokój. I teraz jestem bardzo ciekawy, jak ta sytuacja się rozwinie, bo Tyson Fury już został zapytany o tego lekarza i powiedział, że nie, to jest kawał fachowca, on będzie ze mną pracował przy mojej grudniowej walce. Czy myślicie, że tutaj coś wydarzy się więcej? Mieliśmy doktora Fuentesa na przykład w kolarskiej, czy to będzie tego typu afery? Oczywiście afera? mówimy o tych największych, najgłośniejszych nazwiskach, jak Balko i tak dalej, te wszystkie historie wielkie, 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 wielkie skandale. Później, kiedy już się to mleko wylewa, to się więcej rzeczy dowiadujemy. No, dowiadujemy się. jak powiedzmy. Jeszcze pamiętam kiedyś tam, teraz ostatnio w związku z tym skandalem, tam trochę przewertowałem stare historie. Jak Shane Mosley mówił, że do walki z Delooyą przystępował na dopingów, prawda, tylko że nie był taki szczery przed walką. Także, no, ale świetnie wypadł, trzeba było przyznać. Zresztą szczególnie w tej pierwszej. Pierwsza była kapitalna. Pamiętam komentarze z Andrzejem Mitrukiem. Ale to stara, stara historia. Ale jak takich lekarzy, zawsze, jak się, jak, jakiś skandal jest, to zawsze w tle jest jakiś lekarz, prawda? W polskim sporcie również, nie tylko w boksie. Wiem, że zawsze takie pewne nazwiska się pojawiały i wszyscy niechby o tym jakby wiedzieli, ale jakby nie pogłośno, bo jeszcze jest ta kwestia odpowiedzialności osób trzecich. Tak, no szalenie istotna, jeśli chodzi o w ściganie, w walce z dopingiem, no bo zawsze mówimy o tym, który zostaje łapany na dopingu, czyli o zawodniku a często jest to w to zamieszany trener, lekarz właśnie, nie zawsze lekarz, powiedzmy, czy reprezentacji, czy współpracujący na ogół, tylko właśnie specjalista od konkretnych działań, jak tutaj od, od tego, aby podwyższyć, prawda, testosteron, tak jak ten lekarz, o którym wspomniałem. No i tutaj wydaje mi się, że jeżeli tutaj też nie będzie możliwości ukarania i postawienia zarzutów takim ludziom, no to... Dalej będzie ten proceder trwał, nic się nie zmieni, ponieważ to ja, ten zakazany owoc jest niesłychanie cenny, jest niesłychanie cenny pamiętam kiedyś taki lata lata temu, jak pisałem taki artykuł wielki, może 30 lat temu właśnie o dopingu, kiedy właśnie to tak naprawdę i te badania raczkowały raczej kontrolne, bo dzisiaj to jest w porcie olimpijskim 10 lat do lodówki i czekamy, po 10 tak. latach się okazuje, że dobrze, mamy już taki wykrywacz, który nam powoduje wykrywać środek, który był niewykrywalny. Pamiętajmy, że podczas mistrzostwa świata w 1983 roku w lekkiej atletyce, jak przebadano medalistów olimpijskich, a czy medalistów tamtych mistrzostw świata, to ponad 70% było na środku, który został później wprowadzony na listę leków zakazanych. Czyli nie będę mówił jakiś środek, ale nieprawdopodobnie istotny w dopingu, absolutnie twardy doping i wówczas, ponieważ nie był na liście leków zakazanych, no to w można, tak samo absolutnie było. można było to stosować. Znaczy, jak patrzyłem na tego lekarza, o którym wspominasz, który pracował właśnie z Benem i Tysonem Fury, to przypomniał mi taki, przypomina mi takich psychologów, co to potrzebują psychiatry. Generalnie mówi o testosteronie i o konieczności, o tym, że wszyscy stosują, a jakby zdjął koszulkę, to podejrzewam, że potrzebowałby stanika, więc tam więcej jest estrogenu niż testosteronu. I myślę, że. Może sam przesadził z tymi kuracjami, albo do końca na sobie nie stosował, a mimo, że są takie zdrowe. Więc ja bym, tak jak powiedziałem, uważał, tak jak i z tymi psychologami tak samo, z tymi substancjami, tymi doktorami, którzy dookoła tych substancji krążą. To skończmy może, przejdźmy w takim razie do boksu, chyba, że ostatnie słowo, panie, panie Przemku, z Ameryki, a jak nie, to przejdziemy do gali PBC. Chyba przejdziemy do gali PBC, bo ten, ten temat na pewno nie jest zamknięty, ale jak go zamkniemy na tym, na czym w tej chwili jesteśmy, to chyba będzie najbardziej uczciwie dla każdego z nas i dla naszego zdrowia psychicznego, to na pewno. To pana impresje po, po, po gali Sebastian Fundora przewoksował pełen dystans z Carlosem Ocampo. Niespodzianka, czy jednak nie do końca? A niespodzianka to były pierwsze cztery rundy w wykonaniu, w wykonaniu Sebastiana Fundory, który walczył tak, jak jego wzrost na to pozwala. No bo wszyscy wiemy, że naj, najdziwniejsze, u, najdziwniejsze u Fundory nie jest to, że wygrywa tylko sposób, w jaki walczy, a mianowicie, że lubi pół półdystans i, i lubi po prostu bójkę. Natomiast pierwsze cztery rundy, czy nawet do piątej rundy, trwa cała piąta runda. Nie, piątej już się zaczął bić. To, to on nawet sam później powiedział na, na konferencji prasowej, że te przez cztery rundy to ja się uczyłem, właściwie nie uczyłem się, tylko pokazywałem to, na co warunki fizyczne mi pozwalają. Przypominam piękne zdanie Dana Rafaela, który powiedział, że e, wszystko, co musicie wiedzieć o Sebastianie Fundorze, to że w kategorii 154 funty gość ma wzrok, wzrost Tysona Fury i zasięg ramion Deontaya Widera. No to, to jest w ogóle ja myślę że takiego pięściarza nigdy nie było sprawdzałem chyba nie i nie sądzę żeby kiedykolwiek był natomiast y, solidnie Okampo wypadł lepiej ja sam powiem szczerze że kiedy widziałem Okampo miażdżonego przez Erola y, Spensa Juniora w pierwszej rundzie y, to, to się nie spodziewałem za wiele wiem że wygrał 12 walk Niektórzy z tych rywali byli solidni przed walką z y, Fundorą natomiast tak myślałem że Fundora to wygrał bo po prostu jest coraz lepszym pięściarzem i naprawdę. Na tą walkę z Jermelem Charlo zasługuje. Jeśli mogę od razu, to, to ten drugi pojedynek, który był interesujący, a mianowicie Adames kontra Montiel. Szacunek dla Adamesa, naprawdę. To jest taki zawodnik, który był na, na zapleczu przez długi, długi czas. To nie jest zawodnik mający jakąś prasę w Stanach Zjednoczonych, to nie jest zawodnik, o którym się wiele mówiło, i dla niego, może dlatego tak się bardzo cieszył po tym znokautowaniu Montiela. Że po prostu dla niego to jest ten breakthrough, to jest dla niego to przebicie się do, do publicznej, publicznej świadomości pięściarskiej, nie tylko jakichś hardkorowców boksu, takich jak my. Także ja będę na pewno czekał na to, co dalej pokaże Fundora. Mam nadzieję, że tą walkę z Dziermelem, oczywiście jak wygra, Sethiu dostanie i na pewno będę śledził to, co będzie robił Adamys. On tego naprawdę potrzebował. Panowie, jak wrażenia? Przede wszystkim Sebastian Fudora. No, myślę, że u wielu trenerów w Polsce, powiedziałem tak, 90%, 5%. Jakby Andrzej Gmitruk żył, żył, to jeszcze może by się zainteresował i dał mu szansę, ale zdecydowana większa, jakby zobaczyła, że chce walczyć w półdystansie, to by go pogoniła. No, bo, 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 bo chyba, żeby się, no może Fiodor Lapin od czasu do czasu lubił, ale jakby miał inny inny plan na niego, to, to, mógł, to mógłby mu nie pasować. Ale to jest właśnie to, że właśnie to jest w Ameryce, że może facet grać w NBA, który miał metr sześćdziesiąt wzrostu, <laughs> przejść na trening. <laughs> Nawet mniej maszyn No tak, to ma około 1,60 m czy tam coś takiego. Nie wiem, czy ktoś go by wyrzucił, zaraz przebek, Ale to jest to możliwe i to jest w wielu dyscyplinach sportu. U nas jednak te takie, powiedziałbym, kanony myślenia. To jest, no, z tymi zmianami kategorii. W górę nie, zbijaj wagę do końca, zbijaj, bo jak będziesz walczył w niszę, będziesz miał większe szanse. Dlaczego Adames jest, jest dzisiaj y, y, taki dobry? Bo, Bo po prostu on był naturalny jako młody, 18 19 letni chłopak, kiedy walczył w Mistrzostwach Świata w 2013 roku w Aumatach. Przegrał tam trzecią walkę, dwie wygrał. Przegrał z Kazachem, to został później Mistrzem Świata. Zresztą karierę nie zrobił później Wielkiej Olimpijskiej, Mistrz Świata. A on walczył wtedy w kategorii lekko-półśredniej. Lekko przyjęto, bo limit 63,5 kg, 64 to się tak y, y, zmieniało. No później, prawda, w boksie zawodowym to też było jak. Y, od tej kategorii powiedzmy junior, półśrednia, półśrednia, junior średnia, i teraz mamy średnia. Widać jakąś tej średnią, jak on w ogóle mocno bił od początku, jak patrzyliśmy, ale teraz to widać, że to jest po prostu ten jego przydomek y, y, Caballo Bronco, czyli dziki koń Mustang, mówiąc krótko to jak najbardziej do niego pasuje. Ja myślę, że on jest w stanie się postawić w czołówce tej, bo już jest praktycznie w czołówce, bo moim zdaniem ten, jego bilans jedna porażka. Ja nie wiem, czy on tam tą wartę przegrał. No nas z, z tej bardzo szerokości, bardzo trochę w kondycja, ale mogło tak. Ale tam było bardzo, bardzo ciasno. Także no, mamy ciekawego faceta, nie najmłodszego, ale też jeszcze nie emeryta w tej kategorii. Adames mi się podobał. Bardzo nawet stawiałem na jego zwycięstwo przed czasem i tutaj absolutnie się nie zawiodłem. Dobry timing, fajne wejście w tempo, bardzo dobra celność, bo te ciosy były nie dość że szybkie, to celne w tej kategorii wogowej właśnie może pokazywać swoją szybkość i timing ma nad tym przewagę, a widać, że fizycznie jest na tyle mocny, że sobie radzi z ciosami rywala, więc jakby znalazł tą właściwą kategorię, bo ja też jestem za tym, żeby zbijać tę wagę, natomiast do momentu, w którym ci to zbijanie wagi absolutnie nie przeszkadza, to każdy musi indywidualnie sprawdzić czasem niestety na żywym organizmie. Przykładem w Polsce był Andrzej Fonfara, który tej kategorii jednak mizernie się czuł, natomiast w której tutaj boksował, a później na początku w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jak poszedł do Półciężkiej, to, to okazało się, że to jest jego kategoria wagowa i osiągnął więcej niż można było się spodziewać. Natomiast jeśli chodzi o Fundorę, to, to mi się jednak nie podobał. Owszem, tak jak Przemek mówił, walczył na dystans w początkowej fazie pojedynku, natomiast ja myślę, że bardziej to spowodowane było tym, co prezentował Okampo. Po prostu Okampo chciał też walczyć na dystans, bo on jest raczej przyzwyczajony do walki dystansowej z tego, co widziałem jego poprzednie pojedynki. Później zdecydował się mocniej pójść w pół i Fundora mu absolutnie w tym nie przeszkadzał, bo on, bo on też w tym półdystansie sobie dobrze radzi. Natomiast pamiętam, że, że z Lubinem, on też miał swoje kryzysy w tym półdystansie Fundora, bardzo dużo przyjmuje tych ciosów i tam po prostu pod bródkami zmasakrował twarz Lubina i, i było przerwanie, a leżał jeden i drugi. Tutaj i tam walkę oczywiście zaliczyłem mu na duży plus, natomiast tutaj, bo, bo przeciwnik i trudny i, i nadspodziewanie dobrze zaboksował Fundora, natomiast tutaj jednak średnio mi się podobał, bo Ocampo Pokazał swój kryzys z Ronem Spencerem Juniorem, że jednak w tych największych pojedynkach gdzieś, gdzieś pęka i, i myślę, że to będzie w nim. Tutaj wydawało mi się, że, że też fundora miał taki moment, w którym mógł przycisnąć, ale jakby sam albo kondycyjnie stanął, albo po prostu zabrakło mu pewności siebie, albo doświadczenia czegoś mu zabrakło, żeby tego rywala wykończyć, bo Ocampo tak naprawdę był zmęczony przez długi okres pojedynku, albo przez połowę, albo nawet Więcej niż połowę, jednak tego, tego fundora nie wykorzystał, a ja w kontekście oczekiwań w stosunku do, do tego zawodnika spodziewałem się jednak czegoś więcej. Także tutaj. Adames na plus, Fundora jednak na lekki minus. Panie Przemku, tak jak patrzymy na ten krajobraz PBC, jak, jak to wszystko wygląda, to wydaje się, że ob, dla, dla obu tych zawodników, których widzieliśmy, czyli dla, dla, dla Fundory i, i dla Adamesa, no, jakimś tam punktem odniesienia są bracia Charlo. I o to chciałem zapytać, kto miałby większe szanse? Czy Fundora z Germelem? zakładając, że, że do, te, do tej walki doszłoby przed walką Germela z Ciu. czy powiedzmy Adames z Germalem, Gdyby do takiej walki doszło i sto, jeszcze dodatkowe Pytanie, czy wie pan w ogóle, co z braćmi Charlo się dzieje ostatnio, bo poszli jak kamień w wodę, czy coś się w tej kwestii zmieniło w ostatnich tygodniach? To znaczy nic się nie zmieniło, a najpierw pytanie, dobre pytanie. Nie ma oczywiście takiej odpowiedzi, której można w tym momencie powiedzieć, natomiast jeśli miałbym uważać, że komuś pójdzie łatwiej z braci Charlo, to mimo wszystko uważałbym, że Jermalowi pójdzie łatwiej z Adamesem niż Jermelowi pójdzie z Sebastianem Fundorą. Natomiast przy tych gabarytach Sebastiana Fundory, no to... to ja zawsze mam takie pytanie, kiedy, kiedy są tego typu pojedynki, kiedy się mówi o tym, jak się przygotować do gościa, na którego nie jesteś w stanie się przygotować ze sparring partnerami. To jest to samo, co mamy z Usykiem. No jak się można przygotować na Usyka? No nie można się przygotować na Usyka, bo nikt tak nie walczy. Jak się można przygotować na Fundorę? No nie można, no bo nie ma drugiego gościa, który ma 6-6 i, i, i ten zasięg ramion, który ma Sebastian Fundora. Natomiast bracia, Bracia Charles, z tego co wiem, jeśli chodzi o Jermela. Dżermela, no to wszystko jest na dobrej drodze, żeby ta styczniowa walka z, z timem CHU się odbyła, więc tutaj jest cisza. On się podobno dobrze prowadzi, natomiast tak jak mówił Ronnie Shields, to od trzech tygodni nie miał żadnego kontrakt, kontaktu żadnego najmniejszego. Nawet nie to, że nie trenowali, tylko się nie widzieli z Dżermalem, który ciągle te sprawy rozwodowe załatwia i jak widać to pochłania go w 100%. Teraz wiemy, bo wracając do tego pojedynku, dlaczego był ważny, no bo w tej chwili Adamys jest obowiązany rywalem dla Dziermala. To nie jest tak, że Germal może powiedzieć, że a ja sobie wybiorę na przykład jednak walkę z Maćkiem Suleńskim. Może to niby powiedzieć, natomiast nie słyszymy, bo WBC podobno ma być bardzo twardy, jeśli chodzi o to. Wiadomo, że jedno nazwisko ma większe przebicie, natomiast to wszystko jest w ramach jednej, i to jest chyba najważniejsza rzecz, w jednej no, PBC to może nie jest organizacja menadżersko promotorska natomiast jest to Imperium la Haymona i to wszystko się mieli w tym samym sosie. To jest wszystko bardzo łatwe do zrobienia. Każda z tych walk tu nie trzeba się bać o żadne kontrakty z innymi stacjami telewizyjnymi czy streaming, streamingowymi, innymi menedżerami. To są wszystko ci sami ludzie prowadzeni przez tych samych ludzi, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast jeszcze raz, w skrócie. Dziermala nie ma, Dziermel jak najbardziej, walka z Ciu ma się odbyć, wszystko jest OK. przygotowania mają się rozpocząć, ile dobrze pamiętam, w ciągu następnych dwóch tygodni. Jeszcze coś o gali PBC, czy przechodzimy jeszcze, chciałem zahaczyć o Polskę, tak dosłownie, dwa, dwa słowa, mieliśmy galę w Rudzie Śląskiej, dla porządku jeszcze na, na gali PBC w rewanżu Martinez pokonał Anka Hasa, też ba, ba, bardzo ważna walka dla całej kategorii wagowej, przed galą Kawaliawska też się pokazał, który dołącza do tego projektu, no i tutaj też możemy go sobie wyobrazić w wielu fajnych zestawieniach w kategorii półśredniej, a, a w, w, wcześniej w, też w sobotę, tylko nie, nie w nocy, tylko w sobotę wieczorem, gala w Rudzie Śląskiej, w walce wieczoru Robert Talarek miał z dzielnym Grekiem, powiedzmy sobie uczciwie, a wcześniej zobaczyliśmy Damiana Knybę z dobrym znajomym polskich kibiców, też Konstantinem, Konstantinem Dowbiaszczenką. Osiem rund zgodnie chyba z planem poszło na pełen dystans, ale jak panowie oceniacie to, co Damian Knyba pokazał i jak się zmienia tak naprawdę przez ostatnie miesiące, bo wiemy, że w jego życiu też działo się sporo. No, chyba to jeszcze musimy poczekać, jeszcze ja wiem. Jeszcze kilka, kilka, walk, może coś więcej będziemy wiedzieć. Ja, ja, ja ciągle uważam, że brakuje mu tego, bardzo poważnie tego backgroundu, takiego prawdziwego bokserskiego. No, warunki fizyczne to nie wszystko, czy też sparingi z najlepszymi. Także nie chciałbym mówić i tak nie, jeśli chodzi o jego przyszłość, bo to przyszłość nam pokaże ta... Niedaleka. Myślę, że nie trzeba będzie długo czekać. W przyszłym roku, jeżeli dostanie lepszego zawodnika, to może być wtedy, możemy wiedzieć naprawdę dużo, dużo więcej o, o Knybie. No, są takie momenty w jego walce, kiedy wszystko jest w porządku, ale też jest bardzo, bardzo dużo błędów. Dziękuję. Ja Damiana Knyby nie będę krytykował, ze względu na to, że jakby ani się nie zawiodłem jego występem, ani no właśnie, nie jestem no jest. rozczarowany, bo generalnie jego umiejętności tak umiejscowiałem. Cały czas mówiłem, że przez to, że on nie zaczynał od boksu, to będzie miał problemy z obroną. Te problemy z obroną spowodują, że nie może się zawodnik rozwinąć w 100% w ataku, nie może złapać timingu. Dobrze, jeśli ma wyszkolony repertuar ciosów na niezłym poziomie, to może sam zadawać ciosy, ale już w tempo rywalowi nie wejdzie, czy, czy nie zrobi jakiejś zaskakującej akcji, bo nie czuje się komfortowo w obronie. I to będzie odczuwalne przez całą karierę Damiana Knyby. Są naprawdę zawodnicy nie tuzinkowi, obdarzeni takim talentem, którzy przeskakują to, że brak w młodym wieku tych walk, tych spalingów, tych naturalnych ruchów pozwala im w boksie zawodowym się odnaleźć w sytuacji zagrożenia maksymalnego. Natomiast nie wiem, czy Damian Knyba takim zawodnikiem jest. Będę dziś mówił w kontekście Walidara czy Helniusa o Waszyngtonie, który też był jakimś tam futbolistą czy koszykarzem, już nie pamiętam. I tutaj knyba był dyskobolem, i Washington zdecydowanie ładniej zadaje ciosy. Są pełne skręty, są świetne, sierpowe. Natomiast zawsze jak ktoś go przedziśnie, to gdzieś on tam pęka, ponieważ on nie obcował z tym od dziecka i to jest dla niego zbyt dużo. Jeśli ktoś na niego naciśnie, jest w stanie przełamać jego fizyczność, bo tym charakteryzują się atleci. Washington jest atletą, Damian Knyba, powiedzmy na polskim rynku, jest atletą. On zawsze będzie miał problemy w obronie. Ale tu jest jeszcze drugi problem, już jeśli, jeśli mogę, bo chodzi o jego atak. Na przykład. Lewa ręka i to nie jest pierwszy zawodnik piotka, gdzie lewa ręka służy tylko i wyłącznie dla dystansowania. Nie ma mocnego, sztywnego, lewego, prostego. Oczywiście u Kamila Bendarka powinien być to prawy, prosty, ale też raczej tylko i wyłącznie dystansuje tą ręką szukając silniejszej lewej. Tutaj Damian Knyba cały czas łokieć prowadzony jest do boku, on gdzieś tam rzuca te lewe, ale nie ma różnicowania siły uderzenia w tym lewym prostym co pozwala przeciwnikowi obserwować tylko i wyłącznie prawy prosty, który jest pewnym zagrożeniem, bo Damian Knymba ma nieźle ten cios ułożony. I to bardzo ułatwia obronę takiemu Dowbyszczenko, czy komuś, kto się po prostu Damiana i jego warunków nie boi. Kolejna sprawa. Nie ma lewego sierpowego, na przykład w ogóle ciosy sierpowe wyglądają dużo słabiej, nie ma lewego sierpowego. Na przykład powiedzmy Kliczko, który miał świetną prawą rękę, ale on miał sztywny lewy, potrafił różnicować ten lewy i umiał skończyć akcję równie mocno lewym sierpowym. A wiemy, że to w boksie jest takie same zagrożenie. Ten lewy sierpowy się nie poprawia, on bit jest pod złym kątem. Tak, tak przynajmniej ja zdiagnozowałem to, co zauważyłem, także te braki oprócz tego, że w obronie wynikają z tego, że Damian późno zaczął, to jeszcze w ataku, w ataku nie widzę tutaj takiej dużej poprawy, ale są też plusy. Jest tak jak powiedziałem, motoryka, niezła szybkość rąk, były ciosy na korpus, które komentatorzy zauważyli i słusznie, także... Są so, so plusy, są so minusy, więcej trochę tych minusów, ale też bym poczekał z oceną do, do takiego rywala, który większe zagrożenie w ataku sprawia. Generalnie, no jeśli chodzi o kwestie o umiejętności obronne, to nawet nie wynikają z tego, że on zaczyna tak późno od innej dyscypliny, bo generalnie, patrzymy na tych którzy pięściarzy, którzy zaczynają praktycznie od tego momentu, kiedy mogli, bo mają za sobą. Po kilkanaście lat boksowania też mają problem. U nas się nie uczy obrony generalnie. U nas jest problem trenerski, jeśli chodzi o naukę obrony. No wystarczy popatrzeć na polską kadrę olimpijską. Najlepszych z najlepszych zawodników, jakie mają z tym poważne problemy. To oczywiście również jest też zawodowym, bo ci trenerzy też się gdzieś tam przenikają, prawda? Też kiedyś, kiedyś albo walczyli, byli pięściarzami, później przychodzili do boksu zawodowego, później zostawali trenerami i dalej niestety ten problem bardzo poważny istnieje. Także, jeśli chodzi okno, bezpokojnie, zobaczymy co dalej wyniknie. To przecież nie jest jakaś, jakiś brylant zawodowego boksu w tej kategorii. Na pewno tutaj decydujące były jego parametry fizyczne i całkiem dozła dobra motoryka, wynikająca z tego, że uprawiał, powiedzmy w tym przypadku, no, ja nie pamiętam takiego zawodnika dyskobola, który później, prawda, by zrobił jakąś karierę. No ale mamy, mamy człowieka, który był rugbistą i który, i który biegał, czyli Joe Joyce'a, który zaczął bardzo późno w wieku 22, 23 lat w ogóle treningi pierwsze bokserskie, jak wiemy, a dzisiaj już jest mistrzem interim kategorii ciężkiej, bardzo blisko jakiejś, jakiejś naprawdę wielkiej walki. Panie Przemku, jak Pan patrzy z Ameryki na to, na naszą nadzieję tak naprawdę wagi ciężkiej, ale to jest nadzieja trochę wynikająca z obrazu, No nie oszukujmy się, bez nadziei. Mówi sam Damian Knyba o tym, że Marcin Siwy nie bardzo chce z nim walczyć, natomiast on sam chętnie wziąłby walkę na przykład z Kamilem Sokołowskim. Jak widziałby Pan Damiana Knybę w takiej walce i jak Pan widzi jego przyszłość? Czy rzeczywiście ta Ameryka to jest to miejsce, gdzie on mógłby się bardziej rozwinąć niż, niż rozwijał się ostatnio? No, tego właśnie nie wiemy. To jest ten znak zapytania, który miałem dotyczący obu pięściarzy z Timu Kasza Kownackiego, który próbuje robić dobrą robotę, stara się, bo to nie jest łatwa sprawa, ani tutaj, ani po tej stronie oceanu, po której jestem, zorganizować walki i tak dalej. Ja to wszystko doceniam. Natomiast ja uważam, że im się robi krzywdę, bo nawet w tym twecie, który obu i zawodnikom, czyli Iliskowi i Knybie, w tym twecie, który który pokazaliśmy na ekranie nie są jeszcze mistrzami świata ja bym ja bym w ogóle nie używał tego sformułowania do nikogo kto jest na tym etapie nigdy ja nie wiem czy to jest wymagane oczywiście żartuję w tej chwili ironizuję to nie jest chyba wymagane przez stacje telewizyjne pokazujące ich walki żeby mówili o tym że to są przyszli mistrzowie świata bo nie wierzę że tak jest tak to jest robienie im krzywdy ja bo nie mówmy o żadnych mistrzostwach świata mówmy o nie wiem pierwszej pięćdziesiątce jakiegoś rankingu może zacznijmy może zacznijmy od tego to jest ten błąd natomiast Ameryka. Jeśli chodzi o. bo było dwóch zawodników. Jeśli chodzi o Witolda Liska, to ja nie wiem, dlaczego jest, było powiedziane podczas tego, tej walki. Akurat byłem w domu, akurat miałem możliwość wziąć zobaczenia, że teraz powrót do Ameryki, żeby się więcej nauczyć. Witek Lisek, niczego mu nie zabieram, ale on Ameryki zupełnie nie potrzebuje. Ale to ja naprawdę nie widzę żadnego, żadnego sensu brania go do Ameryki, skoro może równie dobrze walczyć na ringach polskich. Co do knyby, i tutaj, właśnie, jest znak zapytania, panowie. To wrzucam do was. Zakładając, że Damian Knyba niekoniecznie musi walczyć w Ameryce, i jedna rzecz, która mnie jeszcze zaniepokoiła, bo kiedy. Zaniepokoiło za dużo powiedziane, ale, ale nie, nie do końca mi, mi to pasowało, bo Łukasz Knyba, przepraszam, Damian Knyba po, po walce powiedział, że miał ciężkie treningi i ma nadzieję, że w dalszym ciągu będzie mógł być zapraszany przez tych najlepszych do sparingów. No, to, to jest fajne, jak jesteś Mariuszem Wachem, coś takiego powiedzieć. Natomiast Twoim celem, nie mówię o tym 6 świata, bo to wykreślamy, nie powinno być zapraszanym na te najlepsze, do tych najlepszych pięściarzy. Słyszeliśmy 17 rund z Heleniusem. Ktoś mi napisał na Facebooku nawet. Co pan tam opowiada, bo mi się ta walka bardzo nie podobała w wykonaniu. Absolutnie mi się nie podobała w wykonaniu Knyby. Co pan tam opowiada? On na walce podczas sparingów z Heleniusem, nawet nie mógł ćwiczyć pół dystansu. Ale to nie jest żadne wytłumaczenie. To w ogóle jakieś surrealistyczne wytłumaczenie Damiana Knyby. Pytanie do was, żeby za długo tutaj nie przeciągać. Pytanie do was, panów w studio. Czy, czy widzielibyście zawodników w Polsce z tych no, znacznie lepszych niż w Ukrainie, z którego widzieliśmy? Na, na ringu, ostatnio, z którymi mógłby zawalczyć, i to byłyby fajne walki, które powiedziałyby coś nam, gdzie jest Damian Knyba, bo często w Stanach Zjednoczonych są rywale. Widzieliśmy ostatnio chociażby walkę z Silgado, które te walki nam nic nie mówią na temat Knyby. Może w Polsce by zrobić takie walki, które coś nam na temat Damiana Knybu i jego, Knyby, jego rozwoju by powiedziały. Także odrzucam w waszą stronę tą, tą piłeczkę. Z kim oprócz tego zawsze branego pod uwagę Sokołowskiego knyba powinien zobaczyć, byśmy powiedzieli o, wiemy coś więcej na temat Damiana? No ta lista jest krótka, niestety, <grymne> niestety jest króciutka, a generalnie rzecz biorąc, ale, bo tak też patrzyłem, kto ewentualnie, bo przecież ja, jeśli chodzi o knybę, to po raz pierwszy go zobaczyłem w najkrótszej walce finałów Mistrzostw Polski, w, w, to było w Wałczu. Kiedy na skutek kontuzji od razu z, prawda, z Oskarem Safarianem przegrał finał. To jest młodym chłopakiem po podobnych warunkach fizycznych, tylko od niego cięższym, troszkę inaczej zbudowanym i tak ale mającym już powiedzmy długi, długi staż reprezentacyjny gnyby. Natomiast tak się zastanawiam właśnie, kto ewentualnie w Polsce. a Ciekawy byłbym, jakby się na przykład poradził z, na przykład z Bołozem. No wie... No po, po tym, co się wy wydarzyło w ostatniej walce było za Andrzejem Wawrzykiem, jest to walka, Dlaczego? która myślę, że więcej sensu teraz nabrała. Chyba najwięcej sensu, bo powiedzmy. E <noise> Marcin Siwy jest w innym miejscu kariery, tak? <laughs> Jego kariera przyspieszyła, ale rzeczywiście z Bołozem z byłoby ciekawy pojedynek. Byłoby to wykorzystanie na polskim rynku tego, co Bołos ostatnio dokonał. Wiemy, że było to spodziewane, czyli to zwycięstwo z Andrzejem Wawrzykiem. Prawdopodobne, jak wszyscy wiedzieli, jak przygotowywał się Andrzej, ale jednak te punkty w Boxreku są jakaś tam rozpoznawalna wolność, ktoś to obejrzał, gdzieś się w mediach odbiło echo po tym pojedynku, więc jak najbardziej powinien wykorzystać tego było za tutaj Damian knyba, jeśli oczywiście jego promotorzy znajdą fundusz na taki pojedynek. Panowie, to jeszcze krótko wokół, o, o tym, co działo się na szczycie wagi ciężkiej. Z, zaraz przejdziemy do powrotu Diontaja Wildera. Natomiast klaruje nam się trochę sytuacja wokół Tysona Fury'ego. Wreszcie wiemy, że nie będzie walki z Antonem Joshua. Natomiast no, wrócił temat w, a, trylogii z Derekiem Chisorą. Niestety. Tak, ale z, z drugiej strony plus jest taki, że Manuel Char jednak w najnowszym rankingu WBC nie zaliczył tego cudownego skoku no, na 15. Mocno, miejsce. To to ale wciąż. Czy, czy, czy ewentualnie walka z Chisorą jakkolwiek będzie Was emocjonowała po tym, co wydarzyło się w dwóch pierwszych? Trzy rundy pierwsze. Może, wie, nie mam pojęcia, ale raczej niespecjalnie, no bo ma na niego sposób, myślę, że sobie spokojnie poradzi. Tyson Fury, nie będzie to walki. No. O, od początku nie będzie, nie będzie mnie fascynowała, ja lubię Dereka Cisory, ale w walkach z zawodnikami ograniczonymi pięściarsko, jeśli chodzi o umiejętności, a biokami, wtedy tak. Derek zawsze pokazuje całego siebie, można... Jego twardość, charyzmę dużą w ringu, natomiast dawno nie wygrał pojedynku Derek Chisora. Bo ja nawet ten z polewem uważałem za przegrany. Jak może dostać w ogóle walkę o Mistrzostwo Świata, gdzie on był rywalem dla sona Furego w jego budowaniu rekordu, że tak powiem, w budowaniu jego nazwiska na rynku brytyjskim. Tyson Fury już teraz ma nazwisko na całym świecie, a nie tylko na rynku brytyjskim. Do czego mu jest potrzebny Derek Chisora, który ma formę schyłkową. Jeśli tamten Derek Chisora nie był w stanie nic zrobić firmu, to w jak, jakim cudem może w tej chwili coś zrobić? Moim zdaniem ani, ani telewizja brytyjska, ani, ani opinia publiczna na taki pojedynek nie powinna wyrazić zgody. Więcej powinien być taka walka banowana mimo całej sympatii do Dyrka czy Sory i to może sprawić, że Team Fury odstąpi od, od takiego pojedynku. Panie Przemko, jak pan na to patrzy? Czy to nie jest trochę tak, że Tyson Fury mamił z jednej strony tym Joshuą, żeby powiedzieć: Nie, no, chciałem walczyć z Joshuą, natomiast on nie, nie, nie wyraził chęci? No, był tutaj ten czar zawsze, przecież dużo gorszy od Cizory, no więc spadło na tego Cizorę, czyli jest tak po środku trochę, czyli, czyli jest to wersja akceptowalna. Jak pan patrzy na to zestawienie w 2022 roku? Znaczy ja powiem jedno, a ja, ja się zastanawiam, jeśli do tej walki dojdzie, a wszystko na to wskazuje, to ja się zastanawiam, jakich materiałów reklamowych użyją koledzy, którzy będą tę walkę pokazywać. A może pokażą ten materiał reklamowy z drugiej walki, kiedy e, bezlitośnie obijający Derek'a Cisore Tyson Fury prosi narożnik i sędziego, żeby skończyć tę walkę, bo to nie ma żadnego sensu. Ja, ja nie wiem, ja, ja, jak po czymś takim... Pierwsza była, ktoś mi napisał, że wyrównana. Nie była wyrównana z 2011 roku. Tam było 117, 111 dla Tysona Fury, który się uczył boksu. Ta 2014 to była absolutnie rzeźna. Rzeźnia to był, nie wiem, ktoś, z ktoś chyba z brytyjskich komentatorów nazwał wtedy Dereka Cisore chodzącym workiem. No bo tak to wyglądało. Jak można to sprzedać, nie wiem. Liczenie na to, że samo nazwisko Cisora. Przyciągnie, no bo Brytyjczycy go lubią. Tyson Fury wiadomo, że go lubią. Z drugiej strony pamiętamy tą, tą wypowiedź Eddie Herna, chyba tu jest kluczowa sprawa, że i, 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 i te prośby Dereka Cisora do Eddie Herna słuchaj Eddie, daj mi zarobić. To, to chyba powinien być slogan re, re, reklamowy tej, tej walki. I Eddie dał zarobić Derekowi Cisorze, bo ja się tego, nie wiem jak do tego w ogóle podejść, bo czasami trylogie mają sens. Mają większy sens, niektóre mniejszy, natomiast to jest jedna z tych trylogii. Tam różnica w zadawanych ciosach, ktoś tą statystykę podał, już nie pamiętam dokładnie w tej chwili. To była chyba plus 300 trafionych ciosów po ten dwumecz, dwie walki po stronie Tysona Fury, który był gorszym pięściarzem niż jest dzisiaj. I to jest, i to jest szok. To jest, to nazwisko, że zostanie wyciągnięte, powiem szczerze, że się nie spodziewałem dzisiaj przed wejściem na antenę. Widziałem, że zapowiada Tyson Fury, że trenuje dwa razy dziennie i to nazwisko już wkrótce poznamy i wszystko wskazuje na to, że będzie to Tyson Fury. Zobaczymy, czy, dla, czy będzie Chris Ariola dla, dla Antonego Jeszuy. Także wyciąganie dawnych, dawnych mistrzów, widzę, trwa albo prawie mistrzów. No właśnie, takie budowanie historii, które trochę nikogo nie interesują. No przecież nikt nie chce oglądać walki Jeszuy z całym szacunkiem dla Chrisa Arioli, ale w jakim on jest są, no to wiemy teraz. To nie jest zapowiadany przez jego Herna przeciwnik 115. 15. Derek Chizora nawet nie mówię, natomiast patrząc z klucza rankingowego, no to wydaje się, że jest najbardziej prawdopodobnym rywalem, bo tam są dostępni, nie wiem, na przykład Mahmudow, czy Kosobow. Budzki, pytany ostatnio o Mahmudowa Fury, mówi, kto, kto no robi? Ale jak on się tam. Arnold, nie, nie, nie znam człowieka. Więc on potrzebuje głośnych nazwisk. Czy zora, co bo nim nie mówić, tym nazwiskiem głośnym jest, ale to tyle. Bo tam... I wcale się nie zdziwię, jak na ich walkę przyjdzie dużo ludzi. To. No, tak, tak. No, no, nie, nie, no, ale taka jest przyjdzie, prawda: taka jest, przyjdzie, przyjdzie, przyjdzie. Biznesowo to ludzie. się składa, niestety. Cho, chociaż, chociaż tak jak mówię, jest mała szansa, że. Bo Tyson Fury jednak, bądź co bądź, ci, czy jego team. Zwraca uwagę na opinię publiczną, a bardziej na dziennikarzy pracujących i którzy mają siłę przybicia na rynku brytyjskim, amerykańskim, więc jest je, je, jeszcze szansa. Na kogo. No, że na przykład z kim by walczył, Tyson Fury, myślę. Nie, nie, nie. mówię, że jeszcze zwracają uwagę na tych dziennikarzy, więc zbanować nazwisko Chisora, walczyć z kimkolwiek, nie z Derekiem Chisorą. Nawet ktoś, powiedzmy, mniej znany, ale który jest niewiadomą, stylową dla Tysona Fury'ego zdecydowanie budziłby moją ciekawość bardziej. No, ja bym zobaczył na przykład taką walkę Andy Ruiz Jr. z... Tysonem Fury, jeśli nie można doprowadzić do walki z Joshua czy Usukiem, ale podsumowując ten wątek, bardzo się zawiodłem na Tysonie Fury, bo ja byłem zawsze w teamie tego pięściarza, tylko dlatego, że on mówił dużo. Mówił różne rzeczy, część głupot, część bardzo inteligentnych stwierdzeń, bardzo błyskotliwych, natomiast zawsze później w ringu przekładało się no, na coś dużego. Teraz taka walka czy czar to czy Sora jednak nie wiem podcina mu chyba skrzydło. No, to, to niestety tak to wygląda w, w świecie Tysona Fiorego, nic, nic nie jest pewne, zobaczymy jeszcze co się wydarzy. Jeszcze tak dla porządku ogłoszenia z Polski, bo, bo zbliża się gala grupy MB, zobaczmy dwie karty, które zostały odsłonięte. W, ostatnim, w, w, w ostatnich dniach. Ta gala już 22 października. O niej więcej powiemy sobie za tydzień, ale, ale poznaliśmy rywala na powrót dla, dla Łukasza Wierzbickiego, który wraca starciem z Frankiem Rohasem, który z kilkoma ciekawymi zawodnikami boksował, między innymi z Madrimowem czy, czy z Benavidezem. Oczywiście z tym Benavidezem, z Jose Benavidezem, z niższej kategorii nie. Nie z Dawidem, bo tu mówimy o okolicach wagi półśredniej, tylko z, z, zobaczymy z punktu widzenia Wierzbickiego, który wraca po długiej przerwie z nowym sztabem szkoleniowym, jak to, jak to wszystko będzie wyglądało. Poznaliśmy też rywala dla Arkadiusza Zachariana z kierunku brytyjskiego. Tu mówimy o Gali MB Boxing Night 14, która odbędzie się w świeradowie Zdroju 22 października. Poznaliśmy też pierwszą kartę, jeśli chodzi o Galę grupy Tymex listopadową, Też pierwsze nazwiska, które, które się tam pojawią, w, czy, czy, czyli Łukasza, Maćca, i Aleksandra Iwanowa, między innymi Michała Leśniaka, Damiana Jonaka, który chyba jest przymierzany do walki wieczoru. Będzie też bardzo fajnie, że tak szybko. Michał Soczyński, ale, ale o Polsce sobie porozmawiamy więcej za tydzień, bo, bo wtedy to będzie bardziej naturalny czas na to. A, no i mamy jeszcze całą kartę MB do, do, do ogłoszenia, więc może pokażmy, jak to wszystko będzie wyglądało. Walce wieczoru Damian Wrzesiński z Artjącem Ramlawsem. To o, o tej walce mówiliśmy. Łukasz Wierzbicki, Sebastian Wiktorzak, też z niepokonanym przeciwnikiem. No i też myślę, że taka walka, o której można powiedzieć, że będzie fan friendly, czyli Kamil Młodziński kontra Dekisz, który na, pols, na polskiej ziemi sobie zrobił całkiem zapracował na, ucz, uczciwie zupełnie na, na całkiem solidną reputację. No i wspomniana walka arkadiusza Zachariana, którą zobaczymy na początku. W sumie. Pięć pojedynków, ale tak jak mówię, nad tym pochylimy się za tydzień, bo przed nami weekend wyjątkowo obfity, jeśli chodzi o te i transmisje, i o, o gale, które będą ciekawe. Zacznijmy chyba od tej najciekawszej. Po ponad roku, od w z Tysonem Furym wraca i Wilder. Wraca z naszym, no, nie chcę powiedzieć dobrym znajomym, ale z pięściarzem, o którym też sporo mówiliśmy, bo pokonał dwa razy Adama Kownackiego, z Robertem Heleniusem. Jak panowie patrzycie na to zestawienie? Czego się spodziewacie po powrocie Wildera? W jakiej wersji go zobaczymy tym razem? Nie wiadomo, dlatego że ta walka pokaże, bo to były bardzo ciężkie pojedynki. Tak samo myślę, też trudno powiedzieć, czy Tyson Fury będzie, chociaż no widzieliśmy Tysona Fury'ego, że on się odradzał. On jednak te pojedynki nawet bardzo ciężkie wygrywał. Widzieliśmy w jakim stanie kończył te dwa ostatnie pojedynki, mimo że w tej trzeciej walce Wajder miał dwukrotnie na deskach Tysona Fury'ego, to jednak kończył zniszczony. No, kończył zniszczony i fizycznie i zniszczony. Widać było, wszystko z niego wyparowało w wyniku to potwornego zmęczenia. Natomiast tu mamy do czynienia, będzie walczył z człowiekiem, który tego świetnie zna i rywal go zna, bo przecież był jego sparring partnerem. Takie sytuacje, kiedy mieliśmy, znamy, znamy z historii, no ale... To nie będę porównywał przecież Helleniusa do Larego Holmesa, no bo to nie ma większego sensu. Natomiast nie będę też porównywał do Alego. Ale z kolei, zaraz, zaraz no spokojnie, bo na przykład gdyby to była walka z Tysonem Führim, to już Tysona można Furygo troszeczkę do Alego w jakimś tak, tam prawie tak, tak, sensie tak, tak. porównywać. Natomiast, natomiast yy, no, czasami się to gdzieś w historii. Zdarza. Jestem tutaj ciekawy, jak to się przyniesie tak. Ale taką... jeszcze raz, ale Heleniusa do Holmesa nie? Nie, raczej to nie, raczej nie. Natomiast no, na pewno miał lepsze warunki widzę, od Holmca. <noise> dobre dobre. metrowy facet. Ja nie wy... tutaj nie przewiduję cudów. No, nie musiałoby wyjść, nie wiem, 30% Diontea Wajdera z tego, powiedzmy, jego maksymalnego, żeby tutaj Helenius... Ktoś zawsze powie taki slogan, dobrze, to jest kategoria ciężka, jeden cios wszystko zmienia. W każdej kategorii jeden cios może wszystko zmienić, w papierowej również. To jest taka, to taki, powiedzmy, slogan trochę, trochę wyświęta, wyświetlany. I no, może nawet nie do końca prawdziwy, ale myślę, że Deontay Wilder tutaj jest w stanie pokazać znów moc uderzenia i wygrać to przez no Mam Przemek tutaj, który jest z nami stwierdził, że bywam czasem kontrowersyjny, to może będę kontrowersyjny w tej wypowiedzi. Ja uważam, że te 20 czy 30, Pan Janusz mówi, ja uważam, że 20% Wildera wystarczy w tym pojedynku na Helleniusa i już mówię dlaczego. Owszem, ostatnie dwie walki wygrane z Adamem Kownackim, natomiast ja uważam, że taki pięściarz jak Adam Kownacki wybitnie Helniusowi pasuje. I to trochę zaciera obraz, w jakim miejscu Fin teraz boksersko jest. Jest stary. E, e, jego Styl boksowania powoduje, że on nie umie walczyć z zawodnikami o równych albo lepszych warunkach fizycznych. Pokazuje to jego historia boksowania. Ciężary z duopa wysokim, ciężary z Washingtonem KO, z White'em, który jest nieco niższy, ale agresywny i, i, i silny, również przegrywa. Ale ja skupiłbym się na tych nokautach, bo on otrzymywał od... Dosyć wolnej prawej, silnej, ale wolnej prawej ręki Dułopa nie był w stanie się obronić, dlatego że te jego odchylenia, które bardzo dobrze sprawdzają się z takimi zawodnikami jakim jest Adam. Nie, nie działają z zawodnikami takimi jak Washington, duapa, a szczególnie Deontay Wilder. Widziałem, że Wilder podczas tych gal i podczas wywiadów, które w tej chwili są ukazywane, jest szczupły, a to jest dla niego bardzo dobre, bo to znaczy, że będzie szybki. Może nie będzie najbardziej odporny, ale też nie wiem, czy Helenius jest tym zawodnikiem, który tą odporność akurat u Wildera sprawdzi. Dla, dlatego myślę, że Helenius nie ma, tak jak powiedziałem, szczelnego bloku. Nie ma jak podejść, nie ma jak zagrozić w ten sposób Wilderowi. Natomiast jest otwarty na prawą rękę, a odchylenia, które prezentuje z mniejszymi zawodnikami z Wilderem nie, nie, będzie, nie będą działało. I uważam, że 20-30% Wildera znokautuje ciężko Heleniusa z prawej ręki. Tylko jak to zmierzymy? Czy 20, 30? Nie zmierzymy, natomiast na pewno będę tutaj rozliczony z, z tego, co się wydarzy. Stawiam tutaj 99% na lidera, jeśli 100% nie można w ciężkiej postawić. Panie Przemku, a jak pan patrzy na ten pojedynek? Czy zobaczymy takiego Wildera, powiedziałbym, wybuchowego, jak w rewanżu ze Stevenem czy z Brazylem, który też mu stylowo wybitnie pasował? Czy jednak tutaj będą jakieś eksperymenty? No bo wiemy, że ta ostatnia walka to, to był taki eksperyment wagowy, trochę, możemy powiedzieć, z perspektywy czasu nieudany. Być może przy tej masie te atrybuty Wildera, jeśli chodzi o szybkość, o dynamikę, one trochę zniknęły. Jakiego Wildera zobaczymy w sobotę, pana zdaniem? I ja zacznę przekornie, bo dawno mnie tak nikt nie rozbawił jak wspomniany przez nas w tej chwili Deontay Wilder. Czytałem z nim wywiad, który mówi, że poświęca trzy swoje następne lata życia na, w 100% na boks i powiedział jedno zdanie, które trzy razy sprawdzałem, czy to jest możliwe. To powiedział, że zamierzam walczyć dziewięć razy, czyli trzy razy w ciągu roku. To w ogóle, jak ja to usłyszałem, to mówię po pierwsze z kim, gdzie, co i jak. Później powiedział, no. 9 razy albo minimum 6. Jak zawalczy 6 razy w ciągu, w ciągu następnych trzech lat, to będzie genialne. Natomiast wiadomo, że to są takie wypowiedzi jego, on i Malik Scott twierdzą, że to będzie lepszy niż kiedyś, że walka z Tysonem Fury niczego nie zmieniła. Ja tutaj mam znak zapytania właśnie. Nie to, że absolutnie stawiam na, na Heleniusa, bo uważam, że podobnie jak Bukmacherzy, którzy uważają, że he, czwarta runda. Nawet rundę powiedzieli. Mniej więcej procentowo największe szanse, kiedy, kiedy, kiedy ma szansę być znokautowany. ale to jest czwarta runda. Natomiast ja mam pytania co do, co do, co do Deontaya Widera po tym, co zrobił z nim Tyson Fury. Ja naprawdę mam i ta przerwa, niby ten sam trener, niby, niby jest taki bardzo napompowany. Pamiętamy, to był człowiek, o dyskutowaliśmy, nie wiem, czy wspólnie my, czy, czy ja, oglądając kanał, słyszałem wasze, wasze komentarze, czy on w ogóle jeszcze wróci. A tutaj nagle wraca człowiek i mówi: Nie, to, że wracam, ale przez trzy lata będziecie mnie jeszcze widzieli. To jest taka huśtawka nastrojów y, Ala, właśnie Tyson Fury. I tu mam, i tu mam znak zapytania. Y, nie, dla mnie przerażającym faktem jest to, że nawet chyba dałem takiego tweeta, nie chyba, tylko na pewno że policzyłem w ciągu ostatnich policzył właściwie kolega Michael Montero policzył, że w ciągu od 2019 roku 2000 dolarów trzeba było wydać na pay-per-view. Dla mnie to nie jest walka na pay-per-view. Pay-per-view tylko Premier Boxing Champions. 2000 dolarów, czyli powiedzmy 9-10 tysięcy zł. E to nie jest walka warta pay-per-view, bo y, ani walka Planta, ani jego walka Donatella Widera nie powinny kosztować 80 dolarów. Wiem, że w Polsce, gratuluję wszystkim, którzy będą mogli to oglądać, jest to za darmo. Natomiast w Stanach Zjednoczonych tutaj jest podstawowe pytanie: dlaczego ta walka kosztuje 80 dolarów? To jest to pytanie. Natomiast odpo odpowiedź, jak ja uważam, jak ta walka będzie wyglądała, no to zgadzam się tutaj z Maciekiem. Nie to, że chcę być jak Maciek kontrowersyjny, ani że to po prostu stylowo zu zupełnie nie będzie podał. Ja uważam, że będzie walczył tak, jak walczył Deontay Wilder w większości swoich pojedynków, i mi się czekał. A czekanie na, dla, dla Heleniusa to jest najgorsza rzecz, jaka istnieje, ponieważ jak miał Adama Kownackiego, to wiadomo, że Adam na niego idzie cały czas i to wszystko jest proste. Natomiast tutaj samemu będzie trzeba coś wykonywać. Heleniusz męczy się czekaniem. No, Helenius, Helenius się męczy czekaniem i o ma gościa, który będzie czekał, żeby wiadomo, co zrobić, zadać jeden czas, jak zresztą sam mówi, którego nikt nie widzi. Be, będzie czekał, a, a Wilder ma szybsze nogi. Generalnie może podejść i odejść w w dowolnym dla siebie wybranym momencie, bo jest atletą 10 razy lepszym niż Helenius, a tutaj jest tylko atletą, bo nie pięściarzem, Geraldem, Washingtonem przegrał. Oczywiście, Przemku, Wilder może być zniszczony po tych bombach Tysona Fury. Ja też się z tym zgadzam, ale też jak widziałem, jak padał Helenius po ciosach właśnie z prawie ręki, a padał ciężko, czy Dułapa, czy, czy Washingtona, no to też myślę, że gdzieś tam swój swój bagaż ma w tym pojedynku. Panowie, już zbliżamy się powoli do końca, natomiast przed nami bardzo duży weekend, jeśli chodzi o te transmisje, które, się, które, które będą w, po, w Polsce dostępne. Zaczynamy w sobotę rano galą, która będzie nadal z Australii. To, to wejście jego Herna o którym, na ten rynek, o którym rozmawialiśmy. To już o, o 10 rano. Mamy też galę chyba boksu olimpijskiego przede wszystkim, którą teraz robi grupa Polsat. I ta gala wieczorna, o którą chciałem Was zapytać, tylko tak dosłownie po, po 30-40 sekund na ten Pozostałe wielkie wydarzenia, czyli walki shields marshall na walkę Meyerbaum-Gardner i rewanżowe starcie Dwina Heine'a z Georgeem Kambososem. Wasza optyka na te trzy pojedynki? Marshall, myślę, że w boksie zawodowym, gdzie rękawice są mniejsze i ilość rundy większa jej szanse Szilc rosną. Szilc oczywiście pokazuje, że ona potrafi przyjąć. To jest bardzo silna zawodniczka, ale, ale Marszal z kolei potrafi uderzyć, więc tu takie taki klasyczne zestawienie zawodniczki bardzo twardej, ale potrafiącej, potrafiącej boksować i, i panczerki. Chyba postawię na... Nie wiem, czy to jest niespodzianka, ale postawię tutaj lekko na Marszal, chociaż pojedynek bardzo równy i tam... Meyer Bound Gardner to to jest taka eksplozywna, taki bardziej męski boks. Zdecydowanie bardziej mi się podoba i z tych względów dla mnie estetycznie bardziej pasuje. Z tych względów sobie postawię na nią, chociaż Meyer boksersko może i jest rzeczywiście lepsza. Postawię tutaj na Bound Gardner. Natomiast Henny Cambosos, ja nie do, nie do, gdzieś widziałem skróty jakiś ich pierwszego pojedynku, bo ona w ogóle nie była chyba nigdzie transmitowana. Niestety, ta, ta pierwsza walka. Natomiast ja nie sądzę, że wymyśli tutaj Kombosus w takiej walce coś nowego, a Hany jednak doskonale czyta walkę. Jeśli Kombosus nie zaskoczył go w tym pierwszym pojedynku, to tutaj nie spodziewam się i myślę, że to może być jeszcze łatwiejszy pojedynek niż ten pierwszy dla Amerykanina. Panie Januszu, te trzy walki w Pana oczach? No, ładne miejsce. To <laughs> Rad Arena dla tenisistów oczywiście gdzie będzie ten pojedynek, tak, stawiam na Henneya, tak, myślę, że nie da rady. Bo to jest dla niego zawodnik ze stylem, który mu kompletnie nie pasuje w Jokambososie. Będzie się szarpał, będzie się szarpał, ale walkę raczej przegra, no bo to nie ma stuprocentowej pewności, ale też tutaj 80 do 20 bym postawił na Henneya. Natomiast co do Marshall i do test, Taka zadra na honorze dwukrotnej złotej medalistki olimpijskiej i mistrzyni świata w trzech kategorii. się ślizg, bo to jest jedyna zawodniczka, z którą przegrała na bokserskim ringu, bo ona przegrała w MMA. Wydaje się, jeden pojedynek. Natomiast nie przegrała nigdy w boksie. Tak to się złożyło. No I myślę, że wygra po bardzo dobrej walce. No. Będzie od niej szybsza, ale to jest, pamiętajmy, Marszal, wspaniałe warunki, ponad 80 12 wygranych, 10 przed czasem. W kobiecym boksie to jest absolutna... Rzadkość. Serrano ma taki powiedzmy w tych, ale ona boksowała w niższych kategoriach. No i, i, i mówimy o tej trzeciej sprawie, no to y, y, oczywiście już powiedziałem, że zdecydowanie i to przed czasem powinien to wygrać Wilder. A nie, jeszcze Major małgarny. A Mayer -Bagman. stawiam na Major. Tak. Panie Przemku, jak pan widzi te trzy walki, jeszcze o których no, te, te trzy pozostałe po, poza Wilderem najważniejsze tego weekendu? To znaczy, ja stawiam na, na Meyer w walce z Bagwagonet. Wydaje mi się, że Meyer ma lepszą psychikę tutaj. Jak już dodajemy wszystko, to są różne pięściarki oczywiście, walczą w różny sposób, natomiast mi się podoba sposób, jak podchodzi do boksu Michaela Meyer. To jest zawodniczka, która walczy, im dłużej walka trwa, tym ona, tym ona lepiej walczy. To powinno mieć ważne znaczenie. Postawię na Klarysę Shields, pomimo, pomimo to, że nie znoszę jej jako, jako e, dziewczyny poza ringiem. Absolutnie nie, natomiast potrafię to rozdzielić jakoś i uważam, że, że wygra. Nie sądzę, żeby tutaj. Ja, ja w ogóle uważam, że to będzie dobra walka, ale to będzie łatwa walka do punktowania, czyli postawię w tym, w tym przypadku na, na, na Meyer i na Shields i na Meyer i przed czasem Devin Haney. Uważam, że przed czasem Cambososa zgubi to, co było jego siłą, a mianowicie ta. Ta chęć pokazania się wszystkim po raz drugi w, w Australii. Pierwsza walka była fatalna w jego wykonaniu. On po prostu postawi za dużo na jedną kartę, a Devin Haney to wykorzysta. Spójrzmy jeszcze raz na to, jak ten cały weekend wygląda w transmisjach pięściarskich. Zaczynamy w sobotę od 10 rano w Australii. Kończymy też Australią. Ciężko przewidzieć, o, o, o jakiej porze to się, to, to się wszystko zakończy, jeśli chodzi o walkę Heineya z Kambososem. Przypominamy też o ofercie specjalnej Kanal Plus Online dla widzów kanału sportowego. Pierwsze trzy miesiące za 20 zł za miesiąc. Tam można oglądać m.in. mecze La Liga z udziałem Roberta Lewandowskiego, ale także filmy, seriale. Czasem też boks się trafi, chociaż nie w tym tygodniu, bo ta rozpiska wygląda bardzo godnie. Panowie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy program. Widzimy się za tydzień, gdzie no, przeanalizujemy to, co się wydarzy, a będzie działo się dużo i przed nami już kolejne ciekawe wydarzenia. Dziękujemy naszemu gościowi z Ameryki, redaktor Przemysław Garczarczyk. Do zobaczenia. Dziękuję. Redaktor Janusz Pindera, bardzo dziękuję. dziękuję. Maciej Miszkiń. Dziękuję. To był magazyn W Ringu w kanale sportowym. Widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia. Naszego podcastu każdy z każdym posłuchasz tylko w aplikacji Empik Go.